Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj trochę inny filmik, bo pokażę Wam, gdzie robię zakupy spożywcze i co kupujemy na tydzień mniej więcej. Niko, chcesz się przywitać? Dzień dobry. To było na tyle. Tak, jedziemy do kilku sklepów. Wydaje mi się, że zrobię taki voiceover. Nie będę nagrywała siebie w sklepie. Pewnie będzie dużo ludzi, więc po prostu nagram sklep. Moje tłumaczenie jest super dzisiaj. Nagram sklep i później będę mówiła jakby co to jest za sklep i czemu tam kupują i tak dalej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I na końcu będzie haul. Pokażę Wam dokładnie co kupiliśmy. Więc oglądajcie dalej. Pierwszy sklep to jest Albert Heijn, który ogólnie najtańszy nie jest, ale ma duży asortyment nietypowych składników, jak się szuka przed jakiegoś sosu czy coś, więc często tam zaglądamy. Kolejne miejsce to będzie taki rynek a la Stragan przy gospodarstwie, zaraz jakby od rolnika, gdzie można znaleźć bardzo świeże owoce czy warzywa. Akurat tutaj zajmują się głównie truskawkami, zawsze mają taki automat. Ale też mieli duży wybór warzyw, dlatego tam pojechaliśmy. I ostatni jest Colruyt, który ogólnie jest najtańszy, jeżeli chodzi o marki typu Lay's czy Kinder. I tutaj na czasie robimy takie ogólne zakupy spożywcze. Dzień dobry Państwa! Honor. Witamy na nasza kuchnia! Pana, jakich rzeczy my kupiliśmy! Super! No nie? Tak, kończył mój wstęp do tego, do tej części filmiku. Zostawiam tutaj. Okej. Okay. Czyli byliśmy w trzech sklepach. Albert Heijn w takim warzywniaku tak naprawdę. To jest przy tam, gdzie rolnik ma jakby swoje rolnicy sprzedają swoje warzywa. O, masz swoje warzywa i owoce. I ostatni to był Colruyt. Albert Heijn jest holenderską siecią. Ogólnie jest dość drogi, chyba że są fajne promocje, wtedy warto tam jechać. Colruyt jest chyba najtańszym sklepem w Belgii, tak? Nie, tańszy od marku. A, marki, czyli jeżeli chodzi o, nie wiem, czy typu Lay's, Coca-Cola, Kinder. Pamiętasz, że on tak, jeżeli inny sklep ma promocję, to oni tą cenę obniżają do takiej samej ceny, jak w tym sklepie, który ma promocję. Tak. I też można chyba zgłaszać, tak? Jeżeli gdzieś się zobaczy, że jest niższa cena, to można to zgłosić do Colruyt, tak. I też to obniżą. Tak. Okej. Okay. Zacznijmy w takim razie od Albert Heijn. Jakbyś mógł tutaj zoomować. Oczywiście. W Colruyt kupowaliśmy popcorn, ale niestety jest teraz tylko słodki, którego my nie lubimy. Więc próbuję znaleźć zamiennik, jakiś dobry popcorn, żeby go jeść. Dlatego mamy dwie różne paczki. To są takie jakby trochę biszkopty, jeżeli chodzi o to, jaką mają teksturę, jaki smak. Dość słodkie, ale takie po prostu zwykłe. Tam nie ma żadnego kremu w środku. Kurczaka dość często kupimy właśnie w Albert Heijn. Zazwyczaj jest na promocji, akurat tym razem nie było, ale jest nam potrzebne. Tu mamy żelki. Próbowaliśmy wersję kwaśną. Ta jest taka, że ma pół żelka, pół pianki. I kupiłam kremy z filtrem do twarzy, bo było 1 plus 1, a ogólnie te kremy są dość drogie, bo kosztują chyba 20 kilka euro. Mam jeden od nich i jest bardzo fajny, więc chciałam zobaczyć sobie, jakie są inne wersje tego kremu. I to by było w sumie na tyle z Albert Heijn. Kolejny był warzywniak, czyli przechodzimy tutaj. Kupiliśmy... Jak to jest po polsku? No co to cebulka jest? Dymka? Nie. Dymka chyba jest taka... Taki trochę ala szczypior. Nie no, to jest po prostu żart, że nie wiem jak to jest po polsku, ale nieważne. Takie coś jedno. Trzy pomidory, dwa do salsy, jeden na kanapki. Yona Gold jabłka, bardzo dobre. Cztery papryki, część do salsy, część będzie do przypisu z kurczakiem. I borówki na spróbowanie, bo jeszcze od nich nie mam borówek, więc zobaczymy, czy są dobre.
I teraz przechodzimy do najzdrowszej części. No ja tutaj mam coś zdrowe. A no tak. Ale jakbyś mógł na chwilę odzoomować. Ta część to jest wszystko z Colorways, jak widać. Bardziej zdrowa część była po prawej stronie, ale akurat nam się skończyły chipsy, znaczy Jukka sobie skończyły chipsy, więc kupiliśmy Lay'sy. Doritos do salsy, którą będę robiła. Tak samo do salsy pikantne papryki i też limonka, sok z limonki. Bakłażan? Nie, kabaczek. Bakłażan. Zawsze mi się myli, które jest które. To takie zielone. Bakłażan do... nie, jak się nazywa? No co zielone, no cukinia. Dobra. Cukinia. Cukinia do kurczaka. I dalej mamy dużo słodyczy. Kinderki dla Nikolasa, Kinder Bueno dla mnie. Takie ciasteczka zwierzątka z herbatniki z czekoladą. Orzeszki w posypce paprykowej i piwo, które odkryliśmy dość niedawno na wyjeździe. Nazywa się Hapkin i jest bardzo dobre. Mm-hmm. Okej, okay. To chyba było na tyle. A ogólnie w tle jest pralka, mam nadzieję, że jej nie słychać, bo jest kopalnia włączona. Ale to taki mini haul spożywczy, coś innego na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, dajcie znać, jeżeli nie, to też piszcie, że Was to nie interesuje. Ale chciałam Wam dać znać, jakby gdzie się kupuje, przynajmniej gdzie ja kupuję w Belgii. Mamy też tak naprawdę w mieście bardzo duży sklep spożywczy polski, ale ogólnie jest drogo, więc jakby ja tam tylko kupuję rzeczy, które rzeczywiście tutaj nie mogę ich znaleźć, ale na takie zakupy duże, spożywcze według mnie się bardzo dużo przepłaca. Więc ogólnie Colruyt, Albert Heijn bardzo polecam, także. No, a Aldi jest najtańszy? Aldi, tak. Ale w Aldi jakoś tak nie kupujemy często, też jest nie po drodze. No i my lubimy marki ogólne. Tak, jest taniej w Colruyt. Tak. No. Jeżeli ktoś kupuje, że nie wiem, coś, co jest jakby taką marką własną sklepu, to możliwe, że w Aldi będzie taniej. Mm-hmm. Ale jeżeli właśnie chodzi o typowo Lay'sy czy o Kinder, no to jednak najbardziej się opłaca w Colruyt, żeby kupić. Okej, okay. To było na tyle. Kciuk w górę, jeżeli się podobało. W dół, jeżeli nie, jeżeli chcecie. I widzimy się za 2 tygodnie. Pa, pa. Dobranoc.